rewelacja tego dnia i Kenmore z numerem 28, Aida Sergeant, uczestniczka sztafety amerykańskiej, swoiste odkrycie tego sezonu również, i Anne Kilonen, numer 2 w sprincie do tej pory do Kenmore. Zobaczymy, co się pewno zmieni po tych zawodach. Na tym finiszu doskonale widać dyspozycję danej zawodniczki, na jakim poziomie właśnie są. Któraś nie wytrzymuje właśnie tego biegu trzeciego już, tak? Trzeciego. Jest to jednak bardzo, bardzo ciężka trasa. Także tutaj doskonale widać, w jakiej dyspozycji są dane, nawet dane państwa, bo to Norweżki rewelacyjnie biegną, tak jak Fala we wcześniejszym biegu. Szwedka biegnie, ale końcówkę jednak jej brakuje, one chorowały teraz bardzo, nie startowały nawet w Pucharze Świata w tym ostatnim w Finlandii. Także one są troszeczkę po chorobie, więc są w innej dyspozycji zupełnie. Epidemia jakaś tam dopadła Szwedkę. Kilonen bardzo spokojnie, ale ona cały czas tak biega, spokojnie, z przyspieszeniem. No trudny jest w ogóle ten sprint. Jest trudny do rozwiązania taktycznego. Pokazał to bieg Justyny, która zdecydowała się na szarpnięcie, na mocne tempo od samego początku i tym tempem się po prostu sama wyeliminowała z tego półfinału, no bo nie wytrzymała go w tej końcówce, w tym trudnym, długim, ponad 120-metrowym finiszu. Kilonen biegnie podobnie jak w poprzednim biegu, spokojnie. Nawet tak troszeczkę odstała po tym pierwszym podbiegu, ale tu jest ostatni podbieg. Tak naprawdę to się również rozgrywa tutaj na tym przejściu. Należy wytrzymać to przejście i do zjazdu z jak największą prędkością przejść do tego zjazdu. Przejście, czyli ten wierzchołek, przejście tak, przez wierzchołek i w dół. Psychiczny dołek, jaki tutaj ma zawodniczka, bo jej się wydaje, że już wybiegła, a to niestety jest jeszcze ta długa prosta i trzeba pociągnąć tą prostą i jak najszybciej zejść do zjazdu. No i już rozpoczął się ten zjazd, cały czas Norweżki. Ciekawe, czy to się im będzie opłacało. Selin Brunli, a za nią Estberg w pewnej odległości, znacznie spokojniej. Anne Kilonen na trzecim miejscu. Tam Somskar się czai, ona tak się też czaiła w półfinale, ale w ćwierćfinale, ale to już jest pewna przewaga. Czy to się wszystko połączy? Może. Aida Sergeant ruszyła mocnie, Amerykanka. I van der Graaf. I teraz po tym zakręcie trzeba ładnie po prostu się złożyć do zjazdu i jechać jak najdalej. Jest Sergeant z numerem 28, dwie Norweżki, Esberg, Selin Brunli. Czyżby tutaj był taki rodzinny finish z grupy dwóch i dwie pierwsze? Odskoczyły tą całą grupę i to jest rewelacja. No i ciekawe, czy to się tak skończy. I w tej chwili Brunli po lewej, Estberg po prawej stronie z pewną przewagą. Tam szarpie też ta młoda Szwajcarka van der Graaf na trzecim miejscu. Ruszyła też Szwedka. Szwedka chyba będzie trzecia po raz kolejny. Udało się Sömskar to, co w ćwierćfinale. W półfinale to samo.